PiS-owska specustawa wprowadzająca bezkarność dla urzędników to symbol hańby władzy PiS. To także pierwszy krok na drodze wprowadzenia całkowitej bezkarności, która marzy się prezesowi Kaczyńskiemu dla siebie i swoich ludzi. W projekcie przewija się mgliste pojęcie interesu społecznego, ale w praktyce to będzie szczelny parasol ochronny, by nie powiedzieć tarcza antyrakietowa dla osób bliskich władzy. Ustawa, jeśli wejdzie w życie, najpierw ochroni ministra Szumowskiego przed konsekwencjami afery maseczkowej, ministra Sasina, dla ministra Morawieckiego, a potem kolejnych. Kto jeszcze chce się schronić pod tą tarczą? Odtąd wystarczy luźny pretekst, by zalegitymizować każde bezprawne działanie osób związanych z PiS-em. A może w ogóle zlikwidujmy kodeks karny, wprowadźmy zasadę, że nie popełnia przestępstwa ten, kto w interesie społecznym dokona morderstwa czy rozboju, a interes społeczny, ten zawsze się znajdzie, by obronić krewnych i znajomych PiS-owskiej władzy. Nie idźcie tą drogą, panowie z PiS.